Hej, cześć! Ja jestem radochna. Przed Wami kolejny odcinek. Tak, kolejny odcinek. Naprawdę pierwszy z tej tematyki. Co prawda już nie pierwszy biurkowy, bo już takie tutaj biurkowe, niecyfrowe filmiki były na kanale, ale chciałabym Wam pokazać coś jeszcze innego, coś nowego, coś fajnego. Otóż miałam taki pomysł, zrobiłam sobie taki projekt. Jest to gra, tak, to jest gra, żeby nie było. Gra taka trochę w pisaniu dziennika, trochę taka opowiadająca, że się pisze opowiadanie, wymyśla historię, trochę RPG, bo są też statystyki postaci i życia. I może Wam powoli przedstawię, o co chodzi. Jak coś, to ja sama jeszcze nie wiem do końca, jak to będzie finalnie wyglądało, ale jestem już na takim etapie, że chciałabym Wam pokazać co nieco i ewentualnie może jakieś fajne rady otrzymać, że zaczynamy. Co my tu mamy? To jest taki dziennik, to jest taki zeszyt zwykły, z ekszyna akurat ten jest. I to jest taki dziennik przygody. Dokładnie, tak się będzie nazywał. Dziennik przygody, miesiące 1-3, czyli to będą pierwsze 3 miesiące tej przygody. Spis treści jest tutaj, zaraz tam wszystko będę Wam pokazywać po kolei. Tu jest spis treści, trochę tak na kształt takiego bullet journala. Są tutaj strony, numery stron, co tu się gdzie co się dzieje. Zarys przygody, czyli o co w ogóle chodzi w tym moim tutaj dzienniku. I to jest tak, Wam przeczytam. Ta kraina to ciąg losowych wydarzeń. Cykle tych wydarzeń są miesięczne. Oznacza to, że co 30 dni cała kraina przechodzi tak zwany reset. Tylko Matylda, która jest tu od zawsze, pozostaje bez zmian. Ona tu jest, ona wszystko pamięta. A to, co zapomni, ma zapisane w swoim dzienniku przygody, który nosi zawsze przy sobie. Czyli to jest naprawdę, jesteśmy taką Matyldą, która jest gdzieś w jakiejś takiej dziwnej, magicznej krainie i przy jakiejś, powiedzmy, dzieją się jakieś przygody, jakaś akcja, nie wiem, jak to powiedzieć, no jest no postęp, nie wiem, historii, tak, zapisujemy w tym dzienniku. To są jak taki, można powiedzieć, nawet pamiętnik. I teraz tak, przedstawienie postaci to jest Matylda, nasza bohaterka. Wiek nieznany, płeć kobieta, usposobienie chaotyczne, statystyki Matyldy. Oczywiście te wszystkie strony są ozdobione przeze mnie, nie? To tak trochę amatorsko, ale bardzo lubię te takie ozdabianki, te naklejeczki i w ogóle tasiemki uwielbiam, więc to przy okazji sobie tu, że tak powiem, przy okazji sobie to zastosowałam. HP, czyli no hit points, tak? Health points można też napisać, powiedzieć, czyli 20 zdrowia. Może je tracić, może być chora, może być, na przykład, może być mieć uszkodzoną chwilowo rękę, nogę, że nie może chodzić na przykład przez to, że ma nogę. Powiedzmy w jakichś takich szynach czy coś takiego ma opatrunek. Kondycja 5, spryt 2, bystrość umysłu 2, wiedza ogólna 5. Żeby nie było, ja się tutaj wspieram różnymi zewnętrznymi, źródłami wiedzy, czyli na przykład to wszystko wygenerowałam, to jest wygenerowane, że tak powiem, statystyki, ja sobie ich mogę mi wyrzucić, tak? Mogę rzucić kością na przykład sześciościenną na każdy z nich, ale ja sobie tak wylosowałam, w sensie jest taki fajny. Może, jak będę pamiętać, to wrzucę Wam to, jak znajdę, to wrzucę Wam w opis, gdzie podajemy imię bohatera i on wygeneruje nam statystyki. Ja tam podpiąłam, bo tam było tam stręcz, takie tam podpiąłam to pod swoje tutaj, które wymyśliłam, bo te wymyśliłam sama i podpiąłam sobie tam, że na przykład, no, spryt to będzie to agility, tak powiedzmy, bystrość umysłu, inteligencja. Więc za ogólna to coś jeszcze tam innego podpiąłam. EQ, czyli takie equipment wyposażenia na start. Również wiecie, co zrobiłam? Wziąłam generator losowych itemów. Tak, losowe przedmioty. Generator losowych itemów i mi się trzy losowe przedmioty. Słoik z ciasteczkami, latarka na korbkę i wybielacz. Trzy pierwsze przedmioty startowe w tej przygodzie. One oczywiście będą tutaj. Dlatego to jest na kartce takiej przyklejanej, ponieważ będę chciała też to pewnie wykreślać, to zużyję w przygodzie. Będę chciała sobie dopisywać jakieś, co znajdę, no i tak dalej, i tak dalej. Potem jest takie trochę jeszcze puste, bo to jest kalendarz na pierwsze 3 miesiące. Tu jest 30 rozpisanych dni. To myślę, że to w kalendarzu po prostu będziemy zapisywać
Mam tu zamiar zapisać po prostu takie, co to się działo, taki skrót, na przykład poznanie tego i tego bohatera, albo na przykład otrzymanie misji od tego bohatera, albo na przykład bitwa z tym i z tym. Tu będą takie podsumowania każdego dnia, takie właśnie też może plany, że na przykład za 5 dni mam komuś coś zwrócić, albo wrócić do kogoś za 5 dni. I sobie piszę, 5 dni tutaj mija i sobie muszę wrócić do kogoś. To jest też taki plan. Pomocnik fajny. To są 3 miesiące, też trzeci miesiąc, więc i tu są notatki, które mi się tu przebiły, ale tak, tu są miejsce notatki, taki trochę długi obszar, zobaczymy, może będę sobie coś notować, jeszcze nie wiem, ale musiałam coś z tą stroną zrobić, nie chciałam tak nieparzyście zostawić, bo tutaj, tak, na tej stronie, będę to robić razem z Wami, chcę zrobić mapę, no taką mapę generalnie mniej więcej krainy w pierwszym miesiącu oczywiście, to jest mapa w pierwszym miesiącu, żeby nie było, to jest na pierwszą przygodę, bo ona będzie, jak było napisane, co miesiąc się zmienia, czyli jest reset, że tak powiem, całej historii, całej mapy również, więc te wszystkie, że tak powiem, miejsca, które zostały odkryte i tak dalej, one się zmienią. Są tylko oczywiście, są podstawowe rzeczy, które zawsze chciałabym generować na mapie. To jest moja mapa. Jest tu 30 takich obszarów. Na razie jej nie będę wklejać, bo na razie ją będziemy tutaj, że tak powiem, robić. Myślę, że w takiej formie pionowej i to jest dosłownie 5 na 6, czyli jest 30, nie wiem, obszarów, kratek, nie wiem jak to nazwać, tak do końca. I mamy rzeczy, które podstawowe, które chciałabym, żeby były w każdej wygenerowanej, w każdej generacji krainy, to tak. Pierwsze co dajemy do Matyldy. Oczywiście to wszystko będzie randomowo, ja nie będę sobie wybierać, więc ja to będę losować miejsca, w którym będą te poszczególne miejsca. Dom Matyldy, potem będą góry. Góry wyglądają tak, zaraz będę pokazywać, są to dwa obszary, bo ja sobie te wszystkie rzeczy wydrukowałam. O, to jest dom Matyldy, to są góry, tak? To są góry na dwa obszary, czyli trzeba dwa obszary będą zajmować. Trochę mi się tutaj muszę obciąć, widzicie, to jest właśnie ta modyfikacja. Na bieżąco, bo widzę, że mi się nie mieści w dwóch obszarach, więc trochę sobie pociacham. Ok, to jest wydrukowana darmowa grafika, więc sobie tak wydrukowałam. O, i tu będą przed góry. Nie przeszkadza mi, że to jest białe. Nie przeszkadza mi, że to jest białe, nieprzezroczyste. Będzie się fajniej odznaczało, tak naprawdę. Ok, potem jest las. Las ma tylko jeden obszar, rzeka. Rzekę rysuję sama i generacja rzeki jest bardzo ciekawa, bo ja losuję najpierw pierwsze miejsce, gdzie będzie, powiedzmy na tym kaflu, a potem rzucam ośmiościenną kością i to będzie jak taki heks. Raz, dwa, znaczy nie heks, tylko bardziej osiem ścianek, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i zobaczymy, w którą stronę się ta rzeka rozleje. Też ciekawy, taki pomysł wpadłam. Szczelina też rysuję, tak samo jak rzeka rysuję dwa obszary szczeliny. Bagno to wygląda dosłownie tak. O, nie widzicie. Bagno wygląda tak. Świątynia, taki temple, tutaj proszę, tak. I wioska. Wioska też zajmuje dwa obszary. Takie miasteczko, wioska, takie coś. I tu też dwa obszary zajmuje. Ok. Jak coś, to wszystko, co tu wymyślam, to jest jakby moje, aczkolwiek wspieram się jakimiś zewnętrznymi źródłami, jakie mam doświadczenie, powiedzmy też, bo gram w takie solo RPG czasami często, więc lubię takie rzeczy, teraz sobie po prostu tworzę trochę na własnych zasadach, jest to tyle ciekawe, że są moje własne zasady, mogę je naturalnie zmieniać bez problemów i sobie sama dostosowywać, to jest też fajne. Dobra, jest tak, tutaj mam, piękny 30 karteczek, tak, wycinałam i pisałam. Pisałam i wycinałam 30 karteczek, tu jest, zaczynamy od góry, czy będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i tak dalej, lecimy odtąd. Więc najpierw co się generuje? Generujemy dom Matyldy. Dom Matyldy będziemy generować, to jest ten, dobra, już. Niektóre są przyklejone, bo to były te klejeczki, klejeczki, naklejki samoprzylepne. 20, więc 5, 10, 15, 20. Trochę tak na uboczu, ale okej, okay, spoko. I to jest okej. Okay. Ja biorę klej i przyklejam i zaraz... Jezu, ale otworzyłam z impetem. I zaraz wracam. Okej, okay, trochę go przycięłam tu, niestety musiałam obciąć, bo się nie mieścił. Zamiast, generalnie
Nie mieścił się, więc zanim przykleję, muszę sprawdzić, czy się mieści, bo w sumie tego nie sprawdziłam. Mamy. I tak, i 20. Ona już jest, tak powiem, nie będzie używana, więc nie będzie szansy, że ta sama się trafi. Aczkolwiek w przypadku rzeki i szczeliny mogą się powtórzyć, bo one będą generowane poza tymi karteczkami. Ale wiem, że będziemy losować jeszcze raz. Góry. Góry to jest kolejny obszar. Okej. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Czyli to jest po środku. Góry są po środku. To znaczy, że możemy iść w tą stronę, czyli zrobić sobie generalnie w prawo albo w lewo. Czwórka musi być, aczkolwiek teraz, w tym przypadku, coś fajnego zrobimy, bo rzucimy kością. I teraz tak, od 1 do 3 będzie w lewo, od 4 do 5 będzie w prawo. Czyli takie 50% szans, nie? 6, czy będziemy w prawo, czyli znowu do krawędzi, że tak powiem, o. I tu będą góry. Ja już przyklejam. Okej. Góry przyklejone, lecimy dalej. Następny jest las. Las. Teraz generalnie, jeżeli trafi nam się 5, tak, to musimy wylosować 3 raz, no bo góry zajęły randomowy obszar 5, a miały tylko 4. Także tak to działa. Losujemy kolejny obszar. Dobra, i tak tam nic nie widzę. Wiem, że prześwitują te numerki, ale ja tak mam... Wygląda hashtag ustawione. Nie, nie, nie. Bo wykrakałam, więc niestety na tym nie... Dobre. Ale los jest przewrotny, słuchajcie, dobra. To jest ten przypadek właśnie to był, że losujemy kolejny numerek. Tak, to była 5. No nieźle, powiem wam, śmiesznie wyszło. Wykrakałam. 10, czyli o tutaj. Dosłownie las pod górami, tak? Takie mamy o tu, w tym miejscu. Nie mieści się, więc muszę przyciąć. Od razu przymierzam, żeby nie było. Przytnę go trochę po bokach i już go zaraz przyklejam. Okej, przyklejony las. I lecimy z. Kolejna jest rzeka, czyli rzekę. Ja będę teraz rysować. Okej, zrobimy to. O, coś mi tu wypadła, jakaś karteczka. Powiedzmy, że to niech będzie nasza rzeka. Początek naszej rzeki. To będzie 18. Czyli mamy tu 20, to jest tuż przy, praktycznie przy domku Matyldy. 18 jest tutaj. Okej. Mhm. I teraz ja sobie wezmę kość ośmiościenną. Tutaj. I najpierw, zanim ją zacznę rysować, muszę zobaczyć, w którym kierunku ona będzie się, w którym będzie płynęła, tak? Powiedzmy, że ona zaczyna tu. Zobaczymy, gdzie będzie płynąć. Dobra. Rzucam. 5, czyli liczymy od góry, tak? Raz, a tym będę właśnie mazać rzeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tu, czyli ona płynie dotąd, czyli stąd. Stąd płynie sobie dotąd rzeczka. Taka trochę krótka, ale nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. No i okej, powiedzmy, że sobie tą rzeczkę jakoś namarzymy, że ona płynie stąd dotąd. Tak, ale musimy zobaczyć jeszcze, w którym kierunku jakby na tym kafelku będzie skręcać, tak? Gdzie jest, tu jest jakby koniec, ale gdzie, z której strony jest początek, tak myślę, że zrobimy. 3, czyli jest raz, dwa, trzy, czyli stąd. Już wiem, jak chcę narysować. Muszę gdzieś, nie mogę się środka kafelka rysować. Zrobimy sobie tutaj. Trzymajcie kciuki, żeby to jakoś ładnie wyszło. Okej. Okay. Wyszło fajnie. Tym mazaczkiem jeszcze ma taką skośną końcówkę. To fajnie wygląda. Super. Dobra. I teraz mamy rzekę. I to jest fajnie. Ona zaczyna sobie stąd i kończy tu. I to jest super. Nazwana jest szczelina. Szczeliny. Jakie namarzę tu szczelinę? Dobra, chyba wiem. Będę ją mazać cienkopisem takim czarnym, potem najwyżej pogrubię trochę. Okej, czyli szczelina. Szczelina też musi się gdzieś zacząć, to wyrzucamy. Zobaczymy, gdzie się zacznie nasza szczelina. A, jak coś, to teraz wam mówię, że źle narysowałam rzekę, bo się ogarnęłam. Zamiast od 18 narysowałam, od 15. Od 15 do 18. Trochę przycitowałam, ale mam nadzieję, że wybaczycie, powiedzmy, że to jest ta elastyczna zasada, bo miałam stąd rysować dotąd, a rysowałam stąd. No dobrze, trudno.
15 plus będę musiała później zignorować. 23, czyli szczelina jest od 20. Teraz muszę sobie zaznaczyć od razu. To jest 20, raz, dwa, trzy. O, czyli akurat tutaj, tu gdzie powinna być rzeka. Okej, okay. I to jest spoko. Powiedzmy, że na turze nic nie ginie. Mamy, mamy, że tak powiem, te miejsce zajęte też, mimo że powinna być tu rzeka. I teraz tak. Znowu rzucam sobie ósemką, kością. Zobaczymy, w którą stronę ta szczelina będzie. Powiedzmy jej koniec, tak? Dwa. Czyli ona idzie sobie tu. Czyli tuż przy domku... Okej. Okay. Tuż przy domku... o, tu ma się skończyć. Tuż przy domku Matyldy jest szczelina. Trochę będzie jej to przeszkadzało w podróżowaniu, ale okej, okay, to jest do zrobienia wszystko. I gdzie, z którego ona miejsca się tu zaczyna? Dwa. Tak nie ma, tak nie ma. Jeszcze raz. Osiem, czyli z samego końca. Czyli leci tak, powiedzmy, i tak. Okej. Okay. Czyli ona musi w środku tak trochę się zakręcić. Powiedzmy, że tu. Tak i coś takiego. Dobra, to jest ta szczelina. Ja jeszcze troszeczkę tak pogrubię. Taki trochę piorun na ziemi będzie. Fajnie, mamy to. I teraz następna jest bagno. Bagno jest następne. To tylko jedna, o, jeden obszar, więc normalnie karteczka wystarczy. O, coś mi znowu wypadło. Okej. 25. 21, 2, 3, 4, 5. O kurczę. Nasza Matylda to ma na tej mapce szczęście. Z jednej strony szczelina, z drugiej strony bagno. No cóż, przyklejam. Okej. Mamy to. Mamy to. Następny jest świątynia i potem będzie wioska. Czyli świątynia też na jednym obszarze. Okej. 27. No, tak wszystko przy brzegu tutaj skumulowane. Czyli 30, 29, 28, 7, 27 jest tu. To przyklejam. Dobra, świątynia przyklejona. To jest trochę taka opuszczona świątynia, żeby nie było. To jest taka trochę straszna świątynia w lesie. Okej, okay. I wioska na dwóch. Na początek startową. Wylosujemy startową. Hop. O, a jeszcze jedna. O kurczę, się zaplątały. I tutaj mamy 28. Okej, okay, czyli obok. Czyli tak naprawdę nie mamy innej opcji, bo świątynia musi, przepraszam, wioska, którą muszę trochę obciąć. O, tu na dole, ale to spoko. Wioska musi być tutaj. Dobra, czyli tutaj mamy wszystko do odkrycia jeszcze. Okej, okay, przyklejam. I okej, okay, tak wygląda nasza mapa naszej krainy w tym pierwszym miesiącu. Dobra, myślę, że będziemy teraz to ozdabiać. Ja to wam puszczę w przyspieszonym tempie, już ozdabianie, w sensie wklejanie do zeszytu, do dziennika i naklejanie tej ozdabianie tej strony zrobię wam w przyspieszonym tempie, bo i tak mam już bardzo dużo materiału, tego mojego gadania jest sporo. Okej, okay, no to lecimy. Skończyłam już tak ozdabiać stronę, więc to będzie strona z mapą. Tutaj
Zacznę rozpisywać, to są takie, to jest potem do kalendarza, tak? Aczkolwiek będę tutaj rzeczywiście robić, rozpisywać każde dni. Ale zanim właśnie teraz pomyślałam, że może jeszcze lepszym pomysłem, co to mogę zrobić na bieżąco, w sumie czasami wymyślam te zasady, bo jest prościej. Zrobię sobie tutaj, słuchajcie, rozpiskę, jakie akcje mogę podjąć w konkretnym, że tak powiem, miejscu. Tak? Więc na przykład w górach mogę robić coś tam. W takie stałe akcje, które mogę robić wędrując po tych tutaj kafelkach, no bo jakby nie patrzeć, góry, las, bagno i tak dalej, to są te rzeczy, które są elementem stałym, tak według mnie powinno być stały element każdego, że tak powiem, otoczenia, każdej mapy. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka i pa, pa. Cześć, pa!